Ojejku, ta stara kopalnia jest znacznie starsza i kopalniejsza niż sądziłem. I ciemniejsza. I straszniejsza. Ale to nic, mam szczęśliwy dzwonek Piotrusia. Dopóki mam go przy sobie, wszystko się uda. Jedziemy! Tak jest! Peron końcowy! Dotarłem! Tomek! Może naprawdę ona nie ma dna? Dotarłem! Dowiozłem ładunek! A to wszystko dzięki szczęśliwemu dzwonkowi Piotrusia. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi mi. Nie mam się już czego bać za dnia czy kiedy śpię, bo dzwonek ten szczęśliwy jest i wszystkim zaniesie. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi mi. Mrok i strach i zepsuty trakt, lecz wszystko jest okej. Bo dzwonek ten ma wielką moc ochrony drogi mej. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi mi. Piotruś dał ten dzwonek mi, bo kumplem moim jest. Kto tak jak ja o niego dba do końca aż po kres. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi. O-o. Piotrusia! O! Złożyłem obietnicę Tomka, że będę bardzo dbał o ten dzwonek. I nie dbałem. Co ja mam teraz zrobić? Powiem Piotrusiowi prawdę. I na pewno jakoś się to ułoży. Ha? Oby szczęście wciąż było przy mnie. Piotrusia, przepadł dziś dzwonek. Szczęście opuściło mnie. No i po moim planie. Teraz już nie mam szans, żeby jechać z Ciuchcią na paradzie. Patrz! Ciuchcia wraca! Prawie! Jest za wysoko. Nawet moje pufy odpychają ją wyżej. Mam pomysł! Teraz już jej nigdy nie dosięgniemy. Możemy użyć pary, żeby przekierować balon, gdzie tylko chcemy. Nawet jeśli uda się przekierować ją do Vicarstown, to i tak jej nie dosięgniemy. Trzeba będzie improwizować! Improwizować? Tak, no wiesz, wymyślać na bieżąco. W takim razie improwizujmy. Hej, jeśli przepchniemy Ciuchcię do góry widokowej, złapiemy ją ze szczytu. Ale jak możemy ją przyczepić z powrotem? Sandra i Karolcia pomogą. Tak, pojadę po nie. Zrobię to migiem i widzimy się na szczycie góry widokowej. Dziękuję, Kamciu. Do roboty, Tomku, wszystko mamy zaplanowane. Teraz mały puf tutaj. I mały puf tam. Popatrz! Karolcie, Sandra i Kamcia już tu są. Tutaj! Witajcie! Jesteśmy gotowe! Bardzo dobrze! Popchnijmy Ciuchcię ostatni raz. 3, 2, 1! Startuję! No już!
leci wyżej niż przypuszczałyśmy. Spokojnie! Złapię go! Nie! Nie uciekniesz mi! Tak! Brawo, wspaniale, Sandro! Brawo! Brawo, Sandro! Trzymaj się, Sandro! Mam cię! Dzięki, Karolciu! Lecę! Pomocy! Pomożemy! Trzymamy wreszcie! Jeszcze! Tak! Udało się! Cześć, Sandro! Cześć, Ko! To też brzmiało jak muzyka. Ale nie taka, jakiej potrzebujemy. No tak, masz rację. Karolciu, Sandro, widziałyście Gabrysia? Tak! Był tu i przywiózł nam te fantastyczne falowane arkusze blachy. Miał też dostarczyć instrumenty do Vicarstown na koncert. Ale tam jeszcze nie dotarł. Może jest w zajezdni pocztowej. Mówił, że się tam wybiera po rozładowaniu całej blachy. Ruchy! Pomożemy wam szukać, ponieważ wszystko musi grać! Ha! Faktycznie wszyscy tak mówią. Gabrysiu! Gdzie jesteś? Gabrysiu! Co to za dźwięki? Brzmią jak muzyka. No tak, racja. Dzisiaj wszędzie znajdujemy muzykę. Wszędzie, tylko nie na scenie. Gabryś ma wszystkie instrumenty i gdzieś zaginął. Minąłem Gabrysia obok zwodzonego mostu. No to tam jedźmy. Tak, ponieważ wszystko musi grać. Skąd wiedziałeś, że chcę to powiedzieć? Miałem przeczucie. Ruchy! Jeśli szybko nie znajdziemy Gabrysia, trzeba będzie odwołać koncert. Jedziemy! W drogę! Czemu jeszcze nie spotkaliśmy Gabrysia? Zaraz go spotkamy. Tak, ponieważ zabrałem swój szczęśliwy dzwonek. I jestem pewien, że przyniesie nam szczęście i znajdziemy Gabrysia. Piotrusiu, czy to ty? To chyba głos Gabrysia! To ja, Gabryś. Mówiłem, że to szczęśliwy dzwonek. Gabrysiu, co tu się dzieje? Przekładnia, która opuszcza most, zacięła się. A to oznacza, że nie mogę przejechać. O. Jeśli nie dostarczymy muzykom instrumentów, które wieziesz, koncert zostanie odwołany. Coś wymyślimy. W końcu wszystko musi grać. Karolciu, możesz zaczepić hakiem o most? Już się robi! Gotowy? A teraz ciągnij! Ten most jest zbyt ciężki. A może spróbujemy razem? Do dzieła! Wszyscy gotowi? Mocno! Oddamy się razem! Udało się! Bardzo wam dziękuję. A teraz wybaczcie, ale muszę się spieszyć do Vicarstown, żeby dowieźć na czas instrumenty. Odsłońmy rąbek tajemnicy. Ktoś mi wysłał prezent! Super! Otwórz go! Otwórz go! Otwórz go! Słupek? Ciekawe do czego? Może to wielka wykałaczka! Albo drapak do pleców! Jak myślicie, od kogo to? Bilecik. Jeśli chcesz odnaleźć odpowiedzi, będziesz musiała się wysilić i podziemia zwiedzić. To może znaczyć, że ten słupek to część większej zagadki. A kolejna część jest gdzieś w podziemiach, tylko gdzie? Patrzcie, ten wagon jest z kopalni, a kopalnia, jak wiemy, jest pod ziemią. Tam na pewno jest druga wskazówka. Jedziemy! I to jak najszybciej! Zaczekaj! Właśnie! Rozglądajcie się za
kolejną wskazówką. A kto je w ogóle zostawia? To jedna wielka zagadka. Ho, sprytni są. Sandro, Karolciu, widziałyście może prezent dla mnie? A czy ma on wielką wstążkę? Tak. I wygląda jak ten wagon? To jest to! Otwórz go, Kamciu! To... przekładnia! Wiedziałem! A co to takiego? To część silnika, która powoduje obracanie się przedmiotów. Może to część dźwigu. Albo motocyklu. Albo karuzeli. Patrzcie, jeszcze jeden bilecik. Może na nim też jest wskazówka. Gdzie bardzo stara rzecz staje się nowa, tam może się znaleźć kolejna wskazówka gotowa. Gdzie stare rzeczy zmieniają się w nowe. Ktokolwiek to przygotował, wcale nie ułatwia nam sprawy. Trudności sprawiają, że rozwiązywanie zagadek jest super! Bardzo stare rzeczy, nowe rzeczy... Patrzcie! Ten wagonik ma namalowany symbol recyklingu! No tak! W końcu stare rzeczy zmieniają się w nowe w zakładzie recyklingu! No jasne! Musimy pojechać do... Zakładu recyklingu Wejcha! Właśnie miałem to powiedzieć. Jesteśmy. Tu będziemy nocować. A, jak cudnie jest na dworze. Żadnych dachów ani kominów. Co? Żadnej ściany za buforami. Ojejku, nawet o tym nie pomyślałem. Muzyka lasu, która gra nam w uszach. O mamusiu, ja się boję spać tak daleko od domu! Dlaczego nas nie uprzedziłeś? Nie chciałem być wzięty za tchórzliwą lokomotywę. Stres to coś normalnego. Też się kiedyś bałem spać poza domem. Ja też. Poważnie? Pewnie, że tak. Kemping w lesie może być początkowo stresujący, ale to cudowne przeżycie. To prawda. Poza tym jest cała masa zabaw kempingowych. Naprawdę? A jakich? Hej, uśmiechnij się, pary pełno w nas. Wesoło, 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 mija nam ten czas. Jejku, patrzcie na te wszystkie konstelacje. Tu jest byczek, wagonięta i mały wózek. Chyba chciałeś powiedzieć byk, bliźnięta i mały wóz. Wiecie co? Nocny postój w lesie zaczyna mi się podobać. Bardzo mnie to cieszy, Piotrusiu. Ponieważ już najwyższy czas iść spać. Spać? Tak. Jutro czeka nas kolejny długi dzień. Trzeba porządnie wypocząć, żeby dowieźć te cysterny. Dobranoc, Tomku. Dobranoc, Nio. Dobranoc, Piotrusiu. Ciuchu, 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 ciuchu. Tomku, hej, Tomku! Psst! Tomku! Tomku! Tak, Piotrusiu? Fajnie, że nie śpisz. Już nie, ale nie chcemy obudzić Nii. Już za późno. Co jest, lokodruchu? Czemu nie śpisz? Tu jest tyle dziwnych, bardzo groźnych dźwięków. Jak ten! Ale przecież to tylko cykanie małego świerszcza. Piotrusiu? Ale w twoim wagoniku nie ma więcej flag. Nie ma flag? Ale ja nie mogę wykonać mojego tańca na paradzie bez flagi. Może wypadła nam po drodze?
Trzeba jeszcze raz przejechać trasę dostaw Piotrusia. Na pewno gdzieś się odnajdzie. To jadę z wami, chłopaki. Ja pojadę na paradę i zajmę nam dobre miejsca. Do zobaczenia! Świetnie! Jedziemy! I sprawdziliśmy u każdego z listy dostaw oraz tory na całej trasie. Czyli flaga jest gdzieś tutaj. Rozejrzyjmy się. Gwizdnijcie, jak ją zobaczycie. Tutaj jej nie ma. Tutaj niestety też nie. Znalazło się o Piotrusiu? Przepraszam, myślałem, że ją widzę, a okazało się, że to boczek Ni. Gdzie ona jest? Widzę ją! O nie! Mam ją! Dizzy! Zaczekaj! Stój! On nas nie słyszy! Trzeba go dogonić! Ma moją flagę! Hmm? Stój! Dizzy! O! Chcecie się bawić? No to mnie złapcie! O nie! Myślisz, że bawimy się w berka! Dizelku, stój! To nie jest zabawa! Diesel pędzi prosto do tunelu. Gdzie on się podział? Patrzcie, tam jest! Nieźli są. Jest niezły. Ale go dogonimy. Dieselku, stój! Nigdy! Ha? Mówiłem, że mnie nie złapiecie. Tędy! Wszyscy za flagą! Hej! Dokąd jedziecie? Chyba wygrałem. Zgadnij, widzę coś, co jest biało-czarne. Czy to... krówka? No, pewnie! Teraz ty! Zgadnij, widzę coś, co jest srebrne i bardzo kręte. Masz na myśli te bardzo kręte tory? O-o! Bardzo kręte tory? Czy to przypadkiem nie będzie poważny problem przy naszym olbrzymim ładunku? Pójdzie nam łatwo, jeśli połączymy siły. Trochę wy boiście, co nie? Na szczęście nasza para jedzie powoli. Hej, Piotrusiu! Ja też chcę w to zagrać! Widzę coś, co? Wow! Te tory były ciuch cudowne! I miałaś rację. Kiedy jedzie się wolno, jest o wiele przyjemniej. Czekajcie! Wolniej! Oni chyba cię nie słyszą. Mówię o tobie! Niech to rdzowy bolec! Niewiele brakowało. Tak, ale w sumie było całkiem fajnie, prawda? Ale powinniśmy bardziej uważać, bo nie dostarczymy chatki w całości. Tak, masz rację. Myślałem cały czas o Piotrusiu i jego zabawie. Zgadnij, widzę coś. Dogonimy ich, jeśli pojedziemy tunelem. Pary! Nie rozumiem, o co ci tak właściwie chodzi, Tomku. Przecież sami też możemy pograć w tę grę. Patrz, zaczynam. Widzę tu coś tajemniczego, czarno-białego. Czy to... ten skunks? Skunks!
Taki wielki smrodek. A takie malutkie stworzonko. Żałuj, że nie widzisz teraz swojej miny. Mówisz? Sam wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Szybko! Ciągle mamy szansę dogonić Pietrusia. O nie! Nadciąga deszcz! To pewne! A ciągle brakuje kilku części. Gdzie jest Tomek? Słyszę go już! Patrzcie! Wiezie ze sobą nos rakiety! Hurra, Tomku! Kapitan Tomek do centrum sterowania. Misja zakończona sukcesem. O, rety. Patrzcie! Rakieta w komplecie! A poza tym w końcu udało mi się dostarczyć ważną część rakiety. O, masz na myśli akumulator? Nie, wielki nos rakiety. Tomku, ale ta rakieta nie może wystartować bez akumulatora. On ją zasila. Jejku, to jednak ważny element. Każdy element jest ważny. A najgorsze, że zaraz zacznie padać. Na semafor. Rakieta nie wystartuje. Wystartuję, jeśli przywiozę akumulator, więc ruszam! Super turbo szybko! O nie! Nie zdążę przed tą okropną burzą, nawet jeśli będę super szybki! Dobrze jest mieć przyjaciółkę, która jest najszybszą lokomotywą w Sodorze! Tym razem to ja dam ci turbo rakietowe wsparcie! Naprawić swoje błędy. W drogę z prędkością światła! Myślicie, że Tomek zdąży wrócić przed deszczem? Nie, nie ma szans. Hej, słyszeliście to? Ho, ho, Tomek! Agenci. Super! Świetne przebranie. Dzięki. Masz może jakieś fajne gadżety, które pomogą nam poruszać się w ciemności? Gadżety? Pewnie, że mam. To super tajna misja, Sandro. A, jasne. Jedźcie za mną. Trochę na lewo. Nie, w moje lewo. Idealnie. Teraz możecie wysyłać tajne wiadomości dymne. Spróbujcie! To sygnał. Uwaga, dinozaur na torach. Wspaniały sygnał dymny. Dorzuciłam wam też zbiornik super śliskiej paczki, która umożliwi wam błyskawiczną ucieczkę. I co? Super! A teraz pokażę wam najbardziej sekretny super gadżet na świecie. Co to jest? To tak tajna rzecz, że nawet ja nie wiem, ale to coś do użycia tylko w poważnych sytuacjach. Dziękuję, Sandro. Teraz jesteśmy gotowi na wszystko. Tak, gdy wiem, na czym stoję, to się w ogóle nie boję. Gotowy 006? Gotowy, agencie numer 1.
Dziękuję za skorzystanie z super hiper usług super tajnych gadżetów Sandry. Wiesz co? Zgaśmy reflektory i sprawdźmy, czy przejedziemy przez stację, tak by nikt nas nie zauważył. Chcesz zgasić światła? Okej. Bądźmy bardzo cicho. Brakowało. To świetna zabawa, Tom, agencie numer jeden. To się wie, agencie 006. Ale Tomku, czy na pewno nie musimy mieć już naszych przebrań? W ciemności nas nie zobaczą. A tak, ciemność. Tomku, co to za dźwięki? Nie ma się czego bać, Piotrusiu. Spójrz. To tylko stary wiatrowskaz. Wiesz co, Piotrusiu? Tajni agenci są nie tylko niewidzialni, ale też całkiem niesłyszalni. Sprawdźmy, czy uda nam się przekraść przez tę farmę. Ten smok jest mój, rycerzu! Odrzekam! Nic z tego, droga damo! Zielony rycerz jest gotów do zaciętej bitwy! Ha, ha, ha! Mam cię! Albo i nie. Niewidzialny czarny rycerz jest skryty za zasłoną dymu. Hejże! Złapię błękitnego rycerza. Ha? Zgubiłem go. Smok namierzony! Muszę znaleźć sposób, żeby uciec. Hej! Wow! Chorągiewki! Błękitny rycerz wciąż ma swojego smoka. A gdzie jest smok? Niestety zniknął! O nie! Gdzie on się podział? Zatrzymał się na szczycie wzgórza. Pierwszy, kto go złapie, jest szlachetnym rycerzem. Mogę się założyć, że to właśnie ja nim będę. Nic z tego! Chwała należy do mnie! Szansę złapać smoka i zakończyć to polowanie. Jestem! Nie, to moje zadanie. Wracaj tu, smoku! Smok nam znowu ucieka. Ha? O nie, uderzy w nadjeżdżające pociągi. Pomarańczowa rycerka temuż zaradzi.